Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę następnego tygodnia. Ten tydzień jest pod wpływem pełni w znaku koziorożca i mamy tutaj stworzyć harmonię między dwoma energiami, między energią koziorożca a energią raka, gdzie znajduje się Słońce w opozycji. Dominującą energią jest energia kardynalna, czyli rak, koziorożec, ale także Chiron znajduje się w znaku barana, czyli inicjatywa, początek, rozpoczęcie czegoś nowego, podjęcie inicjatywy. Sam znak koziorożca, tutaj gdzie znajduje się księżyc, to powaga, dojrzałość, tematy odpowiedzialności, tematy statusu, wasza droga powołania, wasze priorytety, kariera, czy status społeczny, ale także jak to koziorożec, realność taka jaka jest, czyli mamy to przede wszystkim tutaj zauważyć i uwzględnić. Patronem koziorożca jest Saturn, który teraz znajduje się w napięciu do Urana i przez cały rok Saturn w znaku wodnika mówi o konflikcie między starym a nowym, konieczności przeprowadzenia zmian, przeprowadzenia reform, o zmianach wartości, ale także na pewno, że w świecie będą się pojawiać konflikty nie tylko między starym a nowym, ale do głosu tym razem tutaj po pełni, szczególnie pełnia ma jeszcze bardzo dobry charakter i dobre aspekty, ale po pełni do połowy lipca aspekty będą się coraz bardziej silniejsze, coraz bardziej napięte i efektem będą nie tylko protesty ludzi w świecie, ale szczególnie młodzież, młodzi ludzie, tak? Czyli Uran, którzy nie są zadowoleni, którzy nie są spełnieni, którzy nie czują się dobrze w tych regułach i w tych przepisach, które są tutaj narzucane z góry, młodzi ludzie będą dochodzić do głosu. Koziorożec, tutaj gdzie znajduje się księżyc, to praca, to trwałość, to obowiązkowość, to długofalowość. Tutaj gdzie macie Saturna, tu gdzie macie znak koziorożca w swoim horoskopie, chodzi o wasze dojrzewanie. Tu gdzie stoi Saturn w waszym horoskopie, można sobie obejrzeć horoskopy urodzeniowe, jesteście ograniczeni. Napotykacie trudności. Tutaj będziecie pracować, nie chcę powiedzieć całe życie, ale tutaj mamy przez swoją pracę, przez swoją wytrzymałość, przez swoją cierpliwość, przed pracą nad sobą, likwidować ograniczenia, czy też pozbywać się różnych ograniczeń i mamy w związku z tą pracą nad sobą dojrzewać i osiągać szczyty, tak? Czy też tak jak to jest w znaku koziorożca, czyli możecie sobie wyobrazić takiego koziorożca, który ciągle wspina się gdzieś na szczyt góry i chce ten szczyt osiągnąć i za każdym razem w życiu jest przez życie, przez przypadki losowe, przez przeznaczenie w jakiś sposób, czy ograniczany, czy zrzucany na sam dół, aby jeszcze raz się rozpocząć wspinać, czy może z drugiego boku, czy może podejść tą górę zupełnie inaczej, czy też może przybrać inną metodę, ale przez swoją wiedzę, przez swoją cierpliwość w znaku koziorożca, jeżeli znacie swój cel, jeżeli wiecie, do czego dążycie, jeżeli wiecie, do czego, co chcecie osiągnąć, to Saturn daje nam nie tylko podstawy i szkielet do waszych projektów, do waszych przyszłości. Bez Saturna nie ma życia, bez reguł, bez konkretów, bez rzeczywistości, bez pracy, bez konkretnego celu. Niestety nie możemy nic stworzyć i jego energia, pomimo że wydaje się tutaj bardzo ciężka, księżyc nie czuje się dobrze w znaku koziorożca, jest związany z powagą, ze smutkiem, z tematami odpowiedzialności, z tematami pracy, z tematami osamotnienia i podczas tego dnia Słońce i Wenus, która znajduje się w znaku raka, mówi o poczuciu emocjonalnej odpowiedzialności. Sam znak koziorożca, czyli te szczyty, ta praca, ten sukces, ten cel, który chcecie osiągnąć,
ze Słońcem na przeciw znaku raka nakazuje nam nie tylko dołączyć do tego nasze emocje, nasze uczucia, ale także objąć odpowiedzialność za te emocje i uczucia i uwzględnić także emocje innych. Nie może być tak, że idąc na sam szczyt, czyli w drodze do swojego celu, zapominamy o tym, co my czujemy, czego my pragniemy lub też jak czują się inne osoby, uwzględniając właśnie emocje innych. Księżyc bowiem reprezentuje na przykład w waszych horoskopach mamę, poczucie bezpieczeństwa, wskazuje także znak raka, jaka była sytuacja w domu. I te wszystkie emocje, które doświadczyliście w dzieciństwie, które otrzymaliście w dzieciństwie od swoich rodziców, czy też poznaliście, przeżyliście w waszym domu, kształtują waszą postawę, kształtują was jako człowieka, idąc w kierunku dorosłości, czy też dojrzałości, a to jest właśnie znak koziorożca, jak się pokazujemy, czy wskakujemy na drogę powołania, jaki mamy status, czy jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi za swoje cele. My mamy różne wszyscy wychowania, czy też mieliśmy różne domy, ale na tym teraz nie chcemy się zatrzymywać, ponieważ energia nie jest właśnie na tym, że mamy trzymać na przeszłości, że mamy wspominać te stare lata, ale jak to mówi księżyc w znaku koziorożca, czy też sam znak koziorożca, musimy być tu i teraz, musimy objąć odpowiedzialność za swoje cele życiowe właśnie w warunkach takich, jakie jesteśmy. Tu, gdzie jest Saturn, czyli tu, gdzie jesteście w horoskopach urodzeniowych zatrzymywani, zahamowani, tutaj może w dzieciństwie, czy też w przeszłości, czy może niektórzy nawet z was teraz cierpią, czy doświadczają jakieś ograniczenia, postanowiłabym razem z tą pełnią, ponieważ pełnia jest zakończeniem, że mamy zakończyć z jednej strony to, co nie jest przydatne, to, co nie ma sensu, to co nie jest już naszym celem życiowym, ale uwzględniając właśnie nasze uczucia, nasze emocje, to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, to, co się dobrze czuje, ponieważ Wenus stoi także w pięknym aspekcie w trygonie do Neptuna, a Słońce stoi w pozytywnym aspekcie do Jowisza w znaku ryb, skierowałabym się do swoich uczuć. Skierowałabym się do swoich emocji. Jak czujesz dany projekt, dany plan, daną profesję, ale także daną relację. Tematem będzie bowiem miłość. Wenus, nie tylko właśnie tematy profesji, jak to w znaku koziorożca, Wenus bowiem znajdująca się w znaku raka porusza tematy miłości, tematy relacji. I tutaj w opozycji do Plutona ten temat jest transformowany. W opozycji do Plutona niestety będą wyciągnięte prawdy, będą wyciągnięte tematy uzależnień emocjonalnych wszelkiego rodzaju. Zastanowiłabym się te osoby, które to dotyczy, czyli pełnia odbywa się 24 i dotyczy szczególnie znaków kardynalnych, ale też mniej więcej na 3-4 stopniach. Tutaj, gdzie macie planety w znaku koziorożca, będzie to dotyczyły znaków zodiaków koziorożec, oczywiście rak, waga i baran, ale także jeżeli macie na tych 3-4 stopniach w znaku koziorożca jakieś planety. I tutaj z Wenus w opozycji do Plutona nie tylko będą wyciągane te tematy, które nie są prawdziwe, które nie możecie dłużej ciągnąć, dotyczy właśnie miłości, dotyczy relacji, tu gdzie udawałeś coś, tu gdzie grałeś coś przed samą sobą, tu może gdzie osoby niektóre były w jakichś relacjach, gdzie miały z tego korzyści, czy też chciały tylko czuć bezpieczeństwo, nazwijmy to finansowe, tak, czy jakiegoś innego rodzaju, te związki będą zakończone, tak, czyli te związki będą finalizowane. Wszystko, co nie jest zbudowane na prawdzie, Pluton, będzie niestety wyciągane na zewnątrz do transformacji, do zmian, dlatego że sam znak koziorożca i Saturn, który znajduje się w znaku wodnika,
i Wenus w opozycji do Plutona, wszystkie planety ustawione są na prawdę, tak? Czyli chcemy prawdę, patrzymy na to, co jest. Saturn chce, jeżeli chodzi o relacje, o związki wszelkiego rodzaju, związki, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się zaopiekowany, gdzie czujesz się w relacji bezpieczny, gdzie nie musisz czegoś udawać, gdzie nie musisz nosić maski, gdzie ta miłość i temat miłości nie tylko do świata, ale właśnie w relacjach, jak wygląda w tych związkach, ma cię uskrzydlać, ma ci dawać poczucie bezpieczeństwa, masz się rozwijać, masz w danej relacji czuć się tak jak u siebie w domu i nie musi tutaj być związane z jakimiś innymi, bodźcami. Wiele osób ma może wpojone, że to poczucie bezpieczeństwa, które jest teraz trudne, tak? Ponieważ z kwadratem Saturna do Urana doświadczyliśmy w poprzednim roku, w roku 2020, kiedy rozpoczął się ten koronakryzys, że bezpieczeństwo, które było gwarantowane nam od osób rządzących, sami teraz widzicie, że to się kończy, tak? Razem z tą pełnią w znaku koziorożca, to jest także temat rządów, tak? Czyli czy też osób stojących na górze. I te osoby z Was, które czuły się bezpieczne, czy też czuły pomoc ze strony rządów, po pełni okaże się, że nie jest to już takie stabilne, wręcz przeciwnie, pełnia to jest zakończenie. To bezpieczeństwo nie szukałabym z zewnątrz, nie szukałabym u swoich partnerów, u swoich szefów, w jakichś organizacjach, czy też w rządach państwa, które mieszkacie, ale i Słońce, i Wenus w tak pięknych aspektach do Neptuna i do Jowisza mówi o tym, aby każdy z Was stworzył, wykreował to sam w sobie. Czyli temat jest powrotu do siebie, powrotu do swoich uczuć i do swoich emocji, praca nad sobą. Możliwe tu, gdzie jest Saturn, nie tylko możliwe, ale pewne, czeka nas długa, cierpliwa i wytrwała praca i nie jest to jakimś procesem, że w ciągu jednego dnia, czyli podczas tej pełni mamy wszystko tutaj zdobyte i osiągnięte i czujemy się sami ze sobą dobrze, czy też czujemy się sami ze sobą bezpiecznie. Wręcz przeciwnie, trudne aspekty Saturn będzie ustawiał się w opozycji do Marsa. Mars jest teraz w znaku lwa, czyli inicjatywa, działanie, chcę się bawić, chcę przyjemności, chcę radości, impulsywne działanie serca. Saturn będzie hamował, tak? Czyli Saturn będzie zatrzymywał wszystko to, co jest impulsywne, co nie jest na stałe, co nie jest na trwałe. Ta radość życia może być ograniczona, to się przerzuca na lipiec, ale także tworzy się kwadrat te później, tak? Ponieważ i Saturn będzie w opozycji do Marsa, ale w kwadracie do Urana. Podejrzewam, że w świecie mogą tutaj na pierwsze dwa tygodnie lipca wystąpić trudne uwarunkowania, tak? Czyli myślałabym i poleciłabym każdemu z Was nie oddawanie już odpowiedzialności innym, nie czekanie na to, aż ktoś obejmie Cię opieką, aż ktoś Ci pomoże, ale w kwestiach czy emocjonalnych, czy uczuciowych, czy też zawodowych, profesjonalnych. Otwierajcie się z energią tego Saturna na to nowe. Nawet jeżeli wiele z Was nie czuje teraz na razie tej energii, ale ma jakieś pomysły na to, co lubi robić, co jest Waszą pasją, co jest związane z Waszymi kreatywnymi talentami, rak, tak? Czyli tutaj, gdzie jest Słońce i Wenus w znaku raka, rozpoczynałabym coś nowego, wychodząc z uzależnień wszelkiego rodzaju, ponieważ wszystkie tematy, które nie są prawdziwe, które nie są autentyczne, które nie mają rąk i nóg, które nie mają stabilnego fundamentu właśnie w koziorożcu, będą zlikwidowane, będą zamykane, będą
Saturn jest przeznaczeniem, tak? Czyli będzie coś zakończone przez przeznaczenie. Ten temat kwadratu T, który teraz się rozpoczyna i Marsa w opozycji do Saturna i w kwadracie do Urana, omówię może w następnym miesiącu, ponieważ podczas pełni ta energia dopiero się tworzy i Mars w znaku lwa to by była rewolucyjność, to by była impulsywność, to by było działanie nieprzemyślane, czy też czasami przecenienie swoich sił, dlatego to, co chcecie osiągnąć z pełnią w znaku koziorożca, oznaczałoby zamknięcie jednego tematu, który nie jest prawdziwy, który nie daje ci emocjonalnie poczucia bezpieczeństwa i otworzeniu się na nowe, ale zastanowieniu się, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa, o związki, o tematy kreatywne, o tematy zawodowe czy profesjonalne, czy waszej kariery, czy to, co teraz robicie, czy te związki, w których teraz jesteście, czy to jest naprawdę to, co ma przetrwać następne 30 lat. Dlatego kierowałabym się swoją empatią i swoją intuicją. Sama Wenus w trygonie do Jowisza i Słońce w trygonie do Jowisza i Wenus do Neptuna to relacje i związki oparte na intuicyjnym połączeniu. To związki i partnerstwa dusz, gdzie nie musimy dużo gadać, gdzie czujemy się dobrze, gdzie możemy na kimś polegać, gdzie mamy opiekę, ale jednocześnie my sami w sobie, sami ze sobą czujemy się bezpieczni i nie musimy, czy też jest to osoba może, która dodaje nam skrzydeł, czy też rozwija, pomaga nam rozwijać skrzydła, czy też na nasze talenty, ale każdy z was ma to najpierw wytworzyć w sobie, tak? Ponieważ wszystkie osoby, które polegają na innych, które oddają odpowiedzialność jakiejś innej osobie i tutaj byłoby razem z tą pełnią, także dotyczy to rządów czy też organów rządzących, z tego bym rezygnowała i polegała tylko na sobie. Dziękuję bardzo i teraz przechodzimy do poszczególnych znaków zodiaku, co będzie się u każdego działo podczas tej pełni. Klabaranka, pełnia w znaku koziorożca, ma ogromne znaczenie. Ponieważ Merkury dzień wcześniej przed pełnią wyrusza w bieg prosty, wszystkie baranki będą miały tego Merkurego, planetę komunikacji, planetę biznesu, planetę interesu, czy też intelektu w pozytywnym aspekcie. I pełnia odbywa się w 10 domu, co oznacza, że dla wielu z was szykuje się tutaj temat drogi powołania. Czy to, co robicie, jest drogą powołania? Wiele osób, które są urodzone do około daty 24, będą przemyślały zmianę swojej profesji, swojej drogi powołania lub też wychodziły z uzależnień wszelkiego rodzaju. Ponieważ Mars pozycjonuje się już naprzeciw Saturna, do połowy lipca nie robiłabym jakichś gwałtownych ruchów, tak? Czy też dobrze z Merkurem w biegu prostym masz już ułatwione decyzje, ułatwione rozmowy. Kto szuka pracy, na pewno może zacząć od razu po pełni, bo ten Merkury czy w retro, czy w biegu prostym stoi w pozytywnych aspektach, jeżeli chodzi o rozmowy, o kontakty, o wyjazdy, czy też dogadanie się we wszelkich sprawach. Ale praca, którą wybierzesz, nie tylko ma być twoją drogą powołania, ale musi też harmonizować sytuację w domu. Ponieważ Słońce, Wenus znajduje się w domu, tak? Czyli chodzi o stworzenie harmonii, o stworzenie miejsc, gdzie czujesz się bezpiecznie, gdzie masz zaufanie do swojego partnera, do swoich domowników, gdzie dogadujesz się ze wszystkimi. Stworzenie, twoim zadaniem będzie wybór takiej profesji i takiej drogi powołania, która zgadza się,
która harmonizuje sytuację w domu, sytuację domową, sytuację z rodzicami czy też z dzieci i oczywiście sytuacją partnerską. Jednak nie robiłabym tutaj żadnych gwałtownych ruchów, tak? Czyli nic na siłę, ponieważ Mars jest w trygonie, tak? Czyli w pozytywnym aspekcie, że chcesz dużo działać, że chcesz dużo inicjować, że jesteś odważny, że jesteś zmotywowany, ale Saturn tutaj pomału będzie zacieśniał się, tak? Do połowy, do początku właściwie, tak? Lipca, czyli z rozwagą, z przemyśleniem masz tutaj szansę osiągnąć sukcesy, nie tylko wyjścia z uzależnień wszelkiego rodzaju, ale wybór nowej pracy czy nowej profesji, która zgadza się z tobą i będzie to harmonizowało także z sytuacją rodzinną. Dla byka super pełnia, ta truskawkowa pełnia w trygonie, ponieważ odbywa się w dziewiątym domu, chodzi o stworzenie nowego celu wyższego, tego celu najwyższego, który jest dla ciebie najważniejsze. Może wiele osób z was postanowi się dalej uczyć, postanowi wyjeżdżać, postanowi poszerzać swoje horyzonty i Słońce, i Księżyc podczas pełni w pozytywnym aspekcie w trygonie, a Słońce i Wenus w sekstylu chodzi o naukę, chodzi o zbieranie wiedzy. Niektóre osoby z was postanowią wyjechać za granicę. To może być związane także ze współpracą i kooperacją zagranicy, to mogą być także w pozytywnym sensie zakończenie jakichś trudnych spraw, na przykład jeżeli chodzi o jakieś sprawy sądowe, o sprawy urzędowe, o sprawy obywatelskie, czy tutaj co załatwiałeś długo przez ostatnie miesiące. Jednocześnie Merkury wyruszający w bieg prosty i znajdujący się przed tobą, wybór tego celu, czy też wybór kierunku nauki, czy też poszerzania horyzontów, przynosi poprawy finansowe, czyli bardzo dobry czas. Dla bliźniaka pełnia w znaku koziorożca odbywa się w ósmym domu i tutaj chodzi o zakończenie trudnych spraw związanych może z przeszłością, może z jakimiś traumami, może od dłuższego czasu analizowałeś jakieś ważne tematy związane z dzieciństwem, z przeszłością, z relacjami wszelkiego rodzaju. Będzie to zakończone w pozytywnym sensie. Dla wielu osób, tych, które miały zobowiązania, czy też miały jakieś długi, czy też miały kredyty, może to oznaczać też spłacenie, czy też zakończenie właśnie jakiegoś kredytu, czy jakiegoś zobowiązania finansowego względem osób, czy instytucji, osób trzecich, czy jakichś tam instytucji. Merkury, znajdujący się w Twoim znaku, od razu przed pełnią, to już są nowe decyzje, nowe pomysły, i teraz to, co przez ostatnie 3 tygodnie szło bardzo powoli, teraz na pewno pozwoli Ci nie tylko zarabiać pieniądze, rozmawiać, ale także wszelkie projekty, wszelkie idee, wszelkie pomysły, które przemyślałeś przez ostatni czas, ruszą tutaj, no, ruszasz z kopyta, tak? W każdym bądź razie Wenus i Słońce znajduje się w drugim domu, czyli przed tobą. Od razu sprzyja to poprawie sytuacji finansowych, ale także Mars w znaku Lwa stoi w pozytywnym aspekcie. Bardzo dobry czas właśnie na pracę z internetem, na przekaz wiadomości, na naukę wszelkiego rodzaju, na pisanie, na zdawanie egzaminów, na zdawanie na przykład też wszystkiego związane z komunikacją, na przykład prawa jazdy, czy też jakieś decyzje przeprowadzki, czy też wyjazdy związane z pracą na bliską odległość. Tutaj masz zielone światło do wszelkich działań. Bardzo dobry czas. Dla raka Słońce i Wenus znajduje się w Twoim znaku w pozytywnym aspekcie do Jowisza i do Neptuna. Pełnia odbywa się naprzeciw. Tematy relacji, tematy partnerstw wszelkiego rodzaju. Ponieważ Księżyc w znaku Koziorożca jest otoczony powagą sytuacji, może chodzić o relacje i partnerstwa, które nie mogą już dalej funkcjonować, które muszą być zamknięte, które nie są prawdziwe. Ta energia Słońca i Wenus w pozytywnym aspekcie do Neptuna i do Jowisza jest nie tylko wiarą i zaufaniem, że teraz sam, jeżeli będziesz polegał na swojej intuicji, jeżeli będziesz ufać sobie, jeżeli wykorzystać
swoje talenty, swoją kreatywność, swoją inspirację, stworzysz nowe cele wyższe, to może być nie tylko nowy cel wyższy na następne lata, czy też twój cel życiowy, ale także pomysły wyjazdu za granicę, pomysły nauki, czy też wykorzystania twoich talentów także do zarabiania pieniędzy. Ta pełnia zamyka z jednej strony relacje partnerskie, które nie są oparte na prawdziwej miłości, które nie są oparte na równości, w tych relacjach, gdzie wieje chłodem, gdzie wieje zimnem, gdzie nie ma już poczucia bezpieczeństwa, to będzie zamykane. Jednocześnie pojawiają się nowe idee, nowe pomysły, otworzyłabym się na to nowe, nie trzymałabym na siłę relacji, które już umarły, tak? które tutaj tobie nic nie dają. Więcej chodzi tutaj o partnerstwa i związki miłosne, czy małżeństwa, czy narzeczeństwa, czy też aniżeli współpracę i kooperację wszelkiego rodzaju. W niektórych przypadkach tak, może być to jakaś współpraca czy kooperacja na przykład zawodowa czy profesjonalna, no bo księżyc jest w znaku koziorożca. Myślę jednak, u ciebie dotyczy to tematów partnerskich, bliskich. Otworzyć się na to nowe, wykorzystać energię Słońca i Wenus, otoczyć siebie opieką. Dzień może wpływać także na twoje samopoczucie. Tu może być trochę smutku, może być trochę zamyślenia, może być jakaś poważna sytuacja. Jednocześnie zamknięcie tego, tak? Czyli początek lata jest początkiem 21, kiedy Słońce wchodzi do twojego znaku. Wszystkiego najlepszego dla raków. Jest nowym początkiem następnego pół roku, gdzie będzie się bardzo dużo działo i ty ze Słońcem i z Wenus masz tutaj największe szanse na osobiste spełnienie. Wykorzystaj to. Dla Lwa pełnia w znaku koziorożca odbywa się w szóstym domu i chodzi o organizację dnia codziennego, pracę, ale także tematy zdrowia. Kto chorował razem z Marsem, zdrowieje nam tutaj od razu, tak? Ten Mars dodaje ci energii, siły, motywacji, więcej sił witalnych. Jeżeli chodzi o organizację dnia codziennego, trzeba będzie coś tu radykalnie przetransformować. I niezadowolenie, które było do tej pory, będziesz zamykał jakieś sytuacje, gdzie miałeś za dużo pracy, gdzie miałeś za dużo obowiązków, będzie to zamknięte. Jednocześnie Merkury wyruszający w bieg prosty, znajdujący się w pozytywnym sekstylu, przynosi tutaj nowe szanse i nowe możliwości na realizację marzeń i życzeń, a Słońce znajdujące się ze Słońcem i z Wenus, znajdującym się jeszcze w raku, coś tutaj jeszcze jest ukryte, coś tutaj działasz po cichu, może to jest praca nad jakimś kreatywnym projektem, może tutaj rozwijasz swoje talenty, może się uczysz czegoś nowego. Te 4 tygodnie przed twoimi urodzinami nie podejmowałabym finalnych, bardzo ważnych życiowych decyzji, ale działała tak delikatnie może, tak bym to określiła, do połowy lipca. Nie forsowałabym nic na siłę, ponieważ od tego dnia Mars dopiero pozycjonuje się naprzeciw Saturna, co oznacza, że nie wszystkie tematy, nie wszystkie projekty są możliwe. Stawiaj na stałość, stawiaj na trwałość, stawiaj na to, co jest twoje. Uwalniaj się także z relacji, które cię ograniczają, tak? Bo ponieważ ten Saturn stoi w tematach związków, relacji, partnerstw wszelkiego rodzaju, przemyślałabym już teraz, jak Merkury ruszy w bieg prosty, z kim chcę współpracować, z kim chcę kooperować, w jakiej relacji chcę być i razem z tym Marsem jest temat odwagi, odważnego pomyślenia o swoim działaniu, o wykorzystaniu swoich talentów, o wykorzystaniu swoich pasji, swoich predyspozycji i otworzeniu się na te relacje, które cię uskrzydlają, tak? Które dają ci poczucie bezpieczeństwa.
Klapany super pełnia, pełnia w trygonie, tak? Czyli taka pełnia naprawdę raz w roku odbywa się w piątym domu, dom pasji, czyli to jest najlepszy dom. Widzę wiele panien, które otwiera się wreszcie na przyjemności, na radości. Nowy temat, może zakończyłeś jakąś pracę nad jakimś bardzo ważnym projektem, to może być pozytywne zakończenie, może zdecydowanie się rozwinięcie czegoś nowego, może założenie własnej działalności, może rozpoczęcie jakichś kreatywnych talentów, może pomysły otwierania czegoś zupełnie nowego, co jest związane z twoimi pasjami, z twoimi predyspozycjami, ponieważ Mars znajduje się za tobą, a Merkury wyrusza w bieg prosty, twój patron, dzień przed pełnią i stoi w drodze powołania. Te osoby z was, które postawią na swoje pasje, na to, co lubią, na to, co sprawia im przyjemność, mogą tutaj zastanawiać się także, czy też przemyślać zmianę drogi powołania. Merkury jeszcze będzie stał trochę w kwadracie, ale Słońce i Wenus z raka daje już ci zielone światło do realizacji marzeń i życzeń, protekcja ze strony grupy. Tutaj będą jakieś propozycje, czy też tematy współpracy, kooperacji z różnymi przyjaciółmi, z grupami, czy też to mogą być kontakty jakieś socjalne, czy też kontakty internetowe, czy też rozmowy, czy też możliwość wystąpienia gdzieś na stronach internetowych, czy innych social media, które przyniosą ci korzyści. Bardzo, bardzo dobry czas, bardzo dobra pełnia. Dla wagi pełnia w kwadracie odbywa się w domu i u ciebie chodzi przede wszystkim o stworzenie miejsca bezpiecznego, tak? Czyli albo szukasz domu, albo chcesz je przeprowadzić, albo coś zmieniasz w domu, albo coś w tym domu nie pasuje. Tematy rodzinne, tematy partnerskie i tematem dla wagi jest otoczenie się nie stworzenie tylko domu, ale przede wszystkim takiej aury, takich emocji w domu, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się otoczony miłością, gdzie czujesz się otoczony opieką, gdzie możesz kreatywnie się rozwijać, gdzie czujesz się jak w domu. Tutaj jest ten Pluton, tutaj są pewne tematy dla osób urodzonych do około daty 24, coś nie pasuje. Wychodziłabym z tematów uzależnień wszelkiego rodzaju. To może być związany temat z rodziną, temat z przeszłością, to może być temat właśnie z tym miejscem, gdzie mieszkasz, czy też może walka o jakiś dom, czy walka o jakieś mieszkanie. Zastanowiłabym się, co jest twoim priorytetem, co jest dla ciebie ważne, ponieważ ten Pluton mówi o radykalnych przemianach, o radykalnych zmianach i pełnia zamyka trudne tematy. Dla wielu osób z was wyjaśni się teraz, które osoby są dla ciebie bliskie, z którymi możesz tutaj tworzyć związki i co dla ciebie oznacza rodzinę. Rodzina. Merkury stoi w trygonie. Merkury wyruszający w bieg prosty 23. Jest to zielone światło do działania wszelkiego rodzaju, do zarabiania pieniędzy, do realizacji nowych pomysłów, nowych wizji. Może niektórzy z was będą wyjeżdżać za granicę, może niektórzy z was będą się przeprowadzać za granicę, może niektóre osoby będą tutaj rozmawiać o ważnych sprawach dotyczących kształcenia, czy dalszego kształcenia, czy studiowania, czy też zakończenia jakichś pozytywnych spraw, jeżeli chodzi o sądy, o urzędy wszelkiego rodzaju. Mars także stoi w pozytywnym aspekcie, a Wenus i Słońce stoi w 10 domu, czyli uwag jest poruszonych bardzo dużo tematów. Z jednej strony rodzina, z drugiej strony droga powołania, praca i profesja, ale i Mars, czyli energia, działanie, ale także Merkury, jeżeli chodzi o myślenie, o komunikację, o rozmowę, tutaj na pewno się uda i będzie możliwość dogadania na wszystkich poziomach.
Dla Skorpiona bardzo dobry czas, pełnia w sekstylu, tak? Czyli razem z Księżycem w sekstylu nowe szanse, nowe możliwości, jeżeli chodzi o naukę, o kursy, o rozwój, o poszerzanie horyzontów w zupełnie innym kierunku. Rozpoczęcie wejścia w przyjemności, w to, co jest dla Ciebie radością. Otworzenie się na nowe kontakty, na nowe znajomości, które w przyszłości Ci bardzo pomogą. Zastanowiłabym się właśnie, czy może jakiś kurs, czy może jakiś wyjazd na bliską odległość. Nowi ludzie, którzy wejdą teraz w Twoje życie, nie tylko poszerzają Twoje horyzonty, ale tutaj może pojawić się także jakaś nowa relacja, nowe partnerstwo, ponieważ i Wenus, i Słońce stoi teraz przez następne 4 tygodnie w Trygonie, jednocześnie Wenus jest w pozytywnym aspekcie do Jowisza i do Neptuna, nie tylko spełnia marzenia i życzenia, ale rozwój Twoich pasji, rozwój kreatywności, tematy relacji, możliwości zakochania, pasje, przyjemności i poszerzanie horyzontów, jednocześnie jakieś kontakty za granicą, tak? Czyli bardzo dobry czas, zmiana Twojego myślenia i otworzenie się razem z tym Jowiszem, który jest w znaku ryb, na przyjemności, na pasje, na zainteresowania, ale też nowe pasje, nowe zainteresowania. Coś zupełnie nowego umożliwia Ci poznanie nowych, fajnych ludzi, ale także wejście w relacje i możliwość wejścia w relację stałą, jakąś magiczną relację. Dla Strzelca pełnia w znaku Koziorożca odbywa się przed Tobą i tutaj chodzi o zakończenie trudnego tematu związanego z Twoją wartością, jak postrzegasz siebie, jak widzisz siebie. Myślę, że od tej pełni Strzelce będą coraz bardziej pewne siebie, postawią na swoje kreatywne talenty, dostrzegą ile mają wartości, dostrzegą to, co potrafią, dostrzegą to, jaką mają wiedzę. I tutaj razem z tą pełnią kończy się trudny czas dla niektórych osób, które miały problemy finansowe, ponieważ Merkury wyrusza w bieg prosty przed pełnią, pojawi się tutaj dużo możliwości współpracy i kooperacji, ale także ma możliwości dodatkowego zarabiania pieniędzy. Słońce i Wenus znajdujące się w znaku raka, poprawa sytuacji finansowych już właściwie od 21 i Mars stojący w Trygonie. Power, siła, zdecydowanie do osiągania swoich celów, więcej odwagi, więcej motywacji. Ta energia tej pełni w znaku Koziorożca sprzyja zamknięciu trudnych tematów, zamknięciu, zrezygnowania, zaniżaniu swojej wartości, ale docenieniu przede wszystkim tego, na co Cię stać i jakie masz wspaniałe talenty w sobie. Koziorożce, super pełnia, pełnia truskawkowa, pełnia kwiatowa, pełnia rozpoczynająca lato i pełnia rozpoczynająca kolejne 6 miesięcy, które będzie pełne niespodzianek. Ta pełnia w Twoim znaku dotyczy osób urodzonych do około 3 dni plus minus daty 24. Pełnia w znaku Koziorożca jest otoczona trochę powagą, nawet nie trochę, ale na pewno powagą, zamyśleniem, smutkiem, przemyśleniem i może postanowieniem wyjścia z samotności, wyjścia z relacji, które polegają na uzależnieniach wszelkiego rodzaju. Może niektóre osoby z Was za dużo trzymały się jakiegoś tematu, może razem z tym Plutonem niektórzy z Was wkręcili się w pracę, za dużo było tej pracy, za dużo było tych obowiązków, zapomnieliście o sobie i o przyjemnościach i radościach i razem ze Słońcem i z Wenus w opozycji czas otworzyć się na te przyjemności, czas otworzyć się na nowe kontakty, czas dostrzec, że pomimo pracy, pomimo obowiązków, pomimo tych trudów od roku 2008 z Plutonem, masz w swoim otoczeniu wiele osób, które inspirują Cię, które dodają Ci skrzydeł, na których możesz polegać, osoby, którym możesz zaufać.
I na te tematy bym się otworzyła. Merkury wyruszający dzień wcześniej w bieg prosty może chodzić także tutaj o współpracę i kooperację, czyli już by można było wchodzić w jakieś nowe współprace i kooperacje, ponieważ planeta komunikacji jest w biegu prostym. Czyli zastanów się, czego pragniesz, czego sobie życzysz. Wychodź ze smutku, wychodź z tematów, które cię ograniczają, które nie dają ci radości. Tematem będą także relacje miłosne i związki. Te osoby z was, które nie są szczęśliwe w partnerstwach, może będą przemyślać i kreować nowe cele wyższe, może postanowią zmienić swój wygląd, może postanowią otworzyć się właśnie na nowe jakieś znajomości czy otoczenie i przede wszystkim otworzyłabym się na te propozycje, które będą przychodzić teraz z zewnątrz, bo może być bardzo fajnie i bardzo przyjemne. Zakończaj trudne tematy, zakończaj relacje z ludźmi, gdzie jesteś uzależniony. Nie trzymałabym na siłę przy sobie kogoś, kto odchodzi, czy kogo już nie ma, czy ktoś tylko jest czasami. Otworzyła się na te bardziej wartościowe relacje, gdzie jest prawdziwa miłość i zaufanie, wchodząc w swoje emocje i w swoje uczucia. Rób to, co czujesz i decyduj to, co czujesz z Merkurem już w biegu prostym. Dla wodnika pełnia w znaku koziorożca odbywa się za tobą i jest to zakończenie trudnych jakichś tematów, trudnych relacji. Razem z tą pełnią wiele wodników, ponieważ Saturn znajduje się w twoim znaku i Jowisz w tym miesiącu będzie się zatrzymywał i pomalutku dążył w twoją stronę. Rozwój, nauka, może zdawanie jakichś egzaminów, może postanowienie nauki wszelkiego rodzaju związane na przykład z astrologią, tarot, channeling, pracę z energią, wychodzenie z samotności, wychodzenie ze smutków wszelkiego rodzaju. Te osoby z was, które chorują, czy też były jakieś choroby ukryte, będzie to wyjaśnione. Pamiętaj, że Jowisz wraca do twojego znaku i wszystkie wodniki, które mają Saturna i na przykład chorują, oczekują do końca roku uzdrowienia. Tak też jest, tak? Czyli proszę dużo cierpliwości, dużo wytrwałości. Pełnia zamyka jakieś trudne tematy, pełnia zamyka tematy to, co było niejasne, to, co było niewiadome i razem ze Słońcem i z Wenus w znaku raka będzie tutaj wyjaśnienie, będzie możliwość uleczenia na przykład dla osób, które są chorych, dla osób, które pracują, możliwości innego rodzaju pracy i możliwości stworzenia takiego dnia codziennego, który sprzyja twojemu zdrowiu, który pracy, gdzie możesz się rozwijać, kreatywnie, ale także poprawa sytuacji finansowych. Uwaga na tego Marsa w znaku Lwa, tak? Czyli Mars w znaku Lwa do połowy lipca jest jakąś propozycją. To jest mężczyzna, Mars jest mężczyzną, czyli albo jakiś konflikt tutaj z jakimś mężczyzną, albo jakaś prowokacja. Nie wchodziłabym za bardzo, ponieważ Saturn jest w twoim znaku i razem z tym Saturnem ty masz władzę, ty decydujesz, twoja odpowiedzialność jest w twoim ręku. Pozwoliłabym może temu Marsowi skakać do pewnego momentu, ale jeżeli ci jest za dużo, powiedz po prostu nie. Nie pozwalaj sobie tutaj na wszystko, bo może być to związane właśnie z jakąś prowokacją. Merkury w trygonie, wyruszający przed pełnią bieg prosty, oznacza rozwój twoich kreatywnych talentów, więcej kontaktów, więcej znajomości, otworzenie się na odpoczynek, na przyjemności, na nowe pasje, możliwość rozpoczęcia jakiejś pasji, czegoś nowego, czy też te osoby z was, które chcą otwierać własną działalność, dobrze, można z Merkurem w biegu prostym, ale ja bym tutaj, jeżeli chodzi o własne działalności, dokonała tego od października, kiedy także Saturn i Jowisz będzie w biegu prostym.
Dla ryb bardzo dobry czas, spełnia w sekstylu nowe szanse, nowe możliwości, jeżeli chodzi o realizację marzeń, o realizację życzeń, ponieważ i Pluton, i Księżyc, ale także Słońce i Wenus stoi w trygonie ze znaku ryb, ze znaku raka, pardon, do Twojego znaku, do znaku ryb. Otwórz się na kreatywność, otwórz się na miłość, możliwości poznania nowych partnerów, możliwości poznania kogoś w grupie, tak? Czyli z grupy przyjaciół czy znajomych. Możliwości przemyślania, otwierania własnych biznesów związanych z Twoimi pasjami, z Twoimi zainteresowaniami. Czas na miłość, czas na relaks, czas na romanse. Czas na romantyczność, czas na kreatywne biznesy. Pełnia w znaku koziorożca zakończa jakieś trudne relacje w pozytywnym sensie, czyli może z kręgu Twoich przyjaciół odchodzi ktoś, kto nie miał znaczenia, może jest jakieś marzenie i życzenie, które z Twoim Jowiszem nie ma już dla Ciebie wartości. Postaw na swoje pasje, postaw na swoje przyjemności. Ta energia Słońca i Wenus w pozytywnym aspekcie do Jowisza i do Neptuna jest dla ryb pełnią spełnienia marzeń, spełnienia życzeń i taką ogromną inspiracją do nowego, ale także do stworzenia z Twoich pasji i z tego, co lubisz, czegoś ogromnego. Pozwól sobie na to. Decyduj i działaj, ponieważ Merkury wyrusza przed pełnią w bieg prosty. Ja dzisiaj wszystkim serdecznie dziękuję. Zapraszam do kontaktu te osoby, które potrzebują konsultacji. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Numery znajdują się pod nagraniem. Zapraszam także do nauki online astrologii w lato, gdzie spotykamy się raz w tygodniu na Zoomie i interpretujemy horoskopy, czyli dla osób, które już znają podstawy astrologii. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i życzę wszystkim spokojnej pełni. Wszystkiego dobrego.